ostrzegają przed wybuchowym wzrostem nowych zakażeń. Gubernator Tokio: grozi nam wybuchowy wzrost zakażeń. Sytuacja z pandemią koronawirusa w Tokio jest poważna, a stolicy Japonii grozi w najbliższych dniach wybuchowy wzrost liczby przypadków COVID-19, ostrzegła gubernator miasta Uriko Koike, apelując do mieszkańców, aby przedkładali życie nad zabawę. Służby medyczne Tokio zgłosiły w środę 944 nowe zakażenia koronawirusem, niewiele mniej niż wynosi dotychczasowy rekord 949 przypadków odnotowanych w sobotę. Eksperci ostrzegają, że jeśli obecny trend się utrzyma, to dobowe bilanse mogą wkrótce wzrosnąć powyżej 1000. Liczba przypadków może eksplodować w każdej chwili. Gubernator Tokio Uriko Koike podkreśliła, że miasto znajduje się obecnie w krytycznym punkcie w związku z prognozowanym ochłodzeniem pogody i nowymi wariantami koronawirusa z Wielkiej Brytanii i RPA, które zostały już wykryte w Japonii. Sytuacja jest bardzo poważna, mierzymy się z wielką falą zakażeń wirusem, jakiej wcześniej nie widzieliśmy. Liczba przypadków może eksplodować w każdej chwili. Jeśli nie zatrzymamy tego teraz, sytuacja się pogorszy, powiedziała gubernator. Zakaz wjazdu dla cudzoziemców. Rząd Japonii wstrzymał w poniedziałek do końca stycznia możliwość wjazdu na terytorium kraju dla nieposiadających pozwolenia na stały pobyt cudzoziemców, by ograniczyć zakażenia nowymi odmianami koronawirusa. Władze apelują do mieszkańców o unikanie przyjęć, rodzinnych spotkań i podróży, które zwykle nasilają się w okresie noworocznym. Agencja prasowa RIO podała, powołując się na anonimowe źródła, że rząd Japonii zawiesił również do końca stycznia preferencyjne warunki wjazdowe dla sportowców i członków ich ekip przybywających z krajów, w których wykryto nowe odmiany wirusa. Według RIO może to wpłynąć na sportowców planujących udział w zawodach lub obozach treningowych w ramach przygotowań do przełożonych Igrzysk Olimpijskich. Od początku pandemii w Japonii zgłoszono ponad 227 tysięcy infekcji koronawirusem, a około 3,4 tysięcy zakażonych pacjentów zmarło, wynika z danych publicznej stacji NHK.